Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat portali czasowych, ponieważ wokół całego naszego globu istnieją tak zwane portale czasowe w niektórych miejscach na świecie, dzięki czemu można po prostu albo cofnąć się w czasie, albo przejść czas w przód. I tak zwane portale znajdują się prawdopodobnie w Azji, jak również i w Afryce, jak również i w Ameryce Południowej. Mówili o takich portalach właśnie Indianie, którzy zamieszkują właśnie Ekwador i nie tylko, również w Peru są wzmianki w legendach, że bogowie przemieszczali się właśnie przez takie portale z jednego świata do drugiego. Była właśnie taka historia w Tiwanaku, właśnie ta brama w Tiwanaku też mówi się, że jest właśnie takim jednym z portali dymensjonalnych, gdzie można się po prostu przenieść w inną rzeczywistość, w inną czasoprzestrzeń. Także drodzy kochani, takie zjawisko istnieje. Takie zjawisko istniało od wielu, wielu tysiącleci. Wykorzystywali właśnie te portale istoty zaawansowane do przemieszczania się z jednego świata do drugiego. Również były przemieszczenia w czasie i przestrzeni, cofanie w czasie i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie historie, nie myślę, że to jest jakieś wyssane z palca, bo to wszystko ma swoje oparcie w historii. Również w Indiach są wzmianki o portalach energetycznych, o vimanach, o statkach kosmicznych, które się pojawiały właśnie nad całym społeczeństwem. Również były wykorzystywane bronie, które były podobne do broni atomowej w dawnych konfliktach, które miały miejsce na Ziemi. Także jeszcze raz chciałbym Was zaprosić do mojego linku pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Jak również posiadamy nasze podkładki Aronit Superhuman, które również możecie tam zakupić. Chipy na telefon i odpromiennik na dom, home office. Także jeszcze raz Was serdecznie zapraszam na mój link pod YouTube i do widzenia.